Kontynuujemy obecnie serię zwaną Szkoła Chrystusa. Przechodzimy teraz do lekcji numer 6, Otwarte niebo. Sam Chrystus jest żywym, osobowym ucieleśnieniem wszelkiej prawdy. Wolą i celem Pana dla nas nie jest, byśmy poznali prawdę w jej różnych aspektach, ale byśmy poznali osobę, która jest prawdą. Bóg zawsze pragnie dawać nam świeże objawienie swojego Syna, ponieważ jest to coś żywego. Wszystko bowiem jest w Chrystusie. Duch Święty chce pokazać naszym sercom Chrystusa i pokazać, że Chrystus jest niebiańskim porządkiem. Listy apostolskie nie są same w sobie porządkiem niebiańskim, ale porządkiem jest Chrystus. Chrystus jest Bożym porządkiem. W liście do Efezjan 1:10 czytamy, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją w Chrystusie, połączyć w jedną całość wszystko i to, co jest na niebiosach i to, co jest na ziemi w Nim. Całe Pismo opiera się na tych czterech myślach. Pierwsza, Bóg jest Bogiem porządku. Druga, szatan jest księciem tego świata i jest osądzony. Trzecia, Chrystus jako osoba i słowo jest ucieleśnieniem boskiego porządku. Czwarta, Kościół jest wybranym naczyniem, przez które i w którym ten Boży porządek ma być manifestowany i wykonywany w przyszłych wiekach. Celem Bożym jest chwała zamiast chaosu. A Biblia pokazuje wyczerpująco, że chwała i porządek są nierozłączne. Boży porządek jest więc drogą do chwały. Z drugiej strony, zamieszanie zawsze prowadzi do wstydu. To jest wielki temat w Biblii. Ma to ważne znaczenie dla nas, którzy jesteśmy częścią tej wielkiej całości. Z łaski i suwerennej woli Bożej jesteśmy powołani do wielkiego celu. Co odnosi się do całości, odnosi się też do każdej części. Jeżeli mamy nauczyć się czegokolwiek o Chrystusie, musimy nauczyć się, że sami z siebie przeszkadzamy w tym Bożym porządku. A łaska w swojej najgłębszej i największej formie może zrobić z tego chaosu porządek. Łaska ma wprowadzić do nas niebo, a nas do nieba. Bóg będzie nas upodabniał do obrazu swego Syna. Jest to upodobnienie nie tylko do osoby, ale też do Bożego porządku. Chrystus jest porządkiem Bożym. Nie wiem, jak wy czytacie cztery Ewangelie. Może czytacie je jako historyczny zapis o Chrystusie. Radzę, byście czytali Ewangelię z taką myślą, że w Chrystusie Jezusie jest ucieleśnienie innego porządku rzeczy, innego ustroju i zachowania. W Chrystusie zostało ujawnione niebo. W Chrystusie niebo sprawuje nową kontrolę w ciele. Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Chrystus nie mówił jak ludzie z tego świata, nawet ci najmądrzejsi. On wszystko wziął z nieba. Kiedy uczymy się Chrystusa, wychodzimy coraz bardziej z tego świata w naszych słowach i naszym życiu. Stwierdzamy, że jesteśmy w coraz większym sporze z tym światem i nie możemy czuć się w nim szczęśliwi. Staje się on coraz bardziej, jak mówi Bóg, dalekim krajem. Tak jest z każdym prawdziwym dzieckiem Bożym, które wzrasta w Bogu. Osobiście uważam, że gdybyśmy byli tu wystarczająco długo i chodzili z Bogiem, stwierdzilibyśmy, że ten świat jest miejscem, w którym nie można żyć duchowo. Moglibyśmy być tu tylko wtedy, jeżeli otrzymamy pomoc z nieba. Dla Pawła najważniejszą sprawą było właśnie odnowienie utraconego boskiego porządku we wszechświecie. W Efezjan 1:10 Paweł mówi, aby z nastaniem pełni czasów
wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko. I to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi, w Nim. W jednym fragmencie tego wielkiego stwierdzenia Paweł odnosi się do dyspensacji, co oznacza porządek, rząd, władzę w pełni czasów w Chrystusie. Co jest na niebiosach i to, co jest na ziemi. Jest to słowo, które trudno wyrazić w naszym języku. W języku greckim jest to co najmniej 19 liter. Jest to słowo złożone, które tłumaczy się jako podsumować. W oryginale oznacza to sprowadzić z powrotem do środka wszystko w jednym. Zebrać to, co było zagubione i skoncentrować na Chrystusie. Po pierwsze, mamy tu implikację, że kiedyś we wszechświecie był doskonały porządek. Po drugie, ten porządek został utracony. We wszechświecie nastąpiło wielkie zamieszanie. Jednak po trzecie, odzyskanie i odnowienie tego porządku jest w Chrystusie. Na tym jest zbudowana wiara. To właśnie Paweł uznał za ważne w Chrystusie. On miał zgromadzić wszystkie rozproszone fragmenty rozbitego naczynia i części pomieszanego wszechświata, by naprawić uszkodzenia i doprowadzić do pięknego obrazu niebiańskiego porządku, jaki był na początku. Wszystko się rozpadło na kawałki i jest bardzo pomieszane. Wszystko się popsuło. Boski porządek został zachwiany. Więc Jezus Chrystus przyszedł na świat. Chrystus ucieleśnił w swojej osobie to, co miał zamiar obiektywnie odzyskać. On był doskonałą harmonią. Kiedy widzicie Jezusa, widzicie porządek nieba. I w Nim to, co będzie na świecie oraz to, jaki będzie ten wszechświat. On postępuje zgodnie z wolą Bożą. Bądź wola Twoja. Tak się modlił. My używamy często tych słów modlitwy, czasami zbyt lekko, a czasami poważnie. Nie zawsze uświadamiamy sobie, że wolą Bożą jest przedstawienie doskonałego porządku Bożego. Jezus chodził po tej ziemi jako doskonała wola Boża. W Nim samym i w Jego ciele była doskonała wola Boża. Gdybyśmy tylko wiedzieli, jak to jest w niebie, zobaczylibyśmy tam harmonię, całkowitą jedność i zupełny brak zamieszania. To jest wola Boża i po to przyszedł Jezus. Tylko poprzez krzyż mógł On opanować ogromne siły nieporządku i złamać je na zawsze. Aby prawidłowo zrozumieć i poznać Chrystusa, trzeba zobaczyć, że On ma związek z tym, o czym właśnie mówimy, z Bożym porządkiem w stworzeniu. Kiedy był na ziemi, wykonywał doskonale wolę Bożą. On był nasieniem tego porządku, który mówi, że wszystko wydaje plon według swojego rodzaju. W Chrystusie wszczepiony jest Boży porządek. W Nim jest życie. W Nim jest porządek i kształt. Według zasady, wszystko według swego rodzaju. Duch Święty mieszka w nas jako objawienie Chrystusa w nas. Paweł mówi o Chrystusie, który napełnia wszystko i wszystko jest napełnione Chrystusem. To znaczy, że On podporządkowuje sobie wszystko, i wszystko ma być odzwierciedleniem Bożej myśli. Wy i ja postępujemy w pewien sposób, bo tak jesteśmy ukształtowani. Gdyby wszelkie stworzenie było takie jak Chrystus, postępowałoby tak jak On. Wszystko, co dotyczy porządku, musi mieć bezpośredni związek z żywą osobą. Jeżeli ten porządek stanie się czymś innym niż Chrystus, to staje się ziemskim systemem. Czym jest Królestwo Boże? Jest to Chrystus. Jeśli żyjesz w Chrystusie, jesteś w Królestwie Bożym. Czym jest uświęcenie? To nie tylko doktryna. To w ogóle nie jest coś, ale jest to Chrystus. Paweł powiedział w 1 Koryntian 1:30,
że Chrystus stał się dla nas odkupieniem, uświęceniem i mądrością. Chrystus jest uświęceniem. Prawdopodobnie nauka o uświęceniu jako o czymś narobiła chrześcijanom więcej trudności niż jakakolwiek inna doktryna. Duch Święty powinien przyprowadzić nas z powrotem do Chrystusa. Do tego jednak potrzeba nam nowego zestawu zdolności. Charakter tej szkoły wymaga od nas najbardziej drastycznych zmian. Nie możemy tu przychodzić z nadzieją nauczenia się Chrystusa w najmniejszej mierze, ale z nadzieją, że otrzymamy cały zestaw zdolności. W Królestwie Bożym osiągane są pewne rzeczy, do których fizycznie nie ma żadnego odniesienia. My nie mamy upoważnienia, by polegać na cielesności. Przepaść jest tak wielka, że gdybyśmy byli w stanie cielesnym doprowadzeni do takiego miejsca, gdzie mówi Duch Boży, i gdyby Duch Boży nie dokonał w nas cudu, to stracilibyśmy życie. W naturalny sposób nie możemy tego osiągnąć. Pan Jezus mówi, że możemy przyjść do otwartego nieba, gdzie przebywa chwała Boża, gdzie możemy cieszyć się tym, co oznacza Betel. A to nie jest nic innego, jak przyjdźcie do mnie i trwajcie we mnie, do Betel, czyli do domu Bożego. By posiadać wszelkie dobra nieba i Boga, trzeba nam przyjść do miejsca, gdzie cielesne życie jest złamane i uschłe. Mówienie o życiu Jakuba jest tylko innym sposobem mówienia o swoim własnym życiu. Jeżeli mamy nauczyć się Chrystusa, będzie to tylko wtedy, kiedy natura Jakuba zostanie pokonana. Więc jest to nowa nadzieja dla nowego człowieka. Stwierdzenie "zobaczysz niebo otwarte" jest tą samą nową nadzieją dla nowego człowieka. Człowiek nie może zobaczyć Królestwa Bożego, jeżeli nie narodzi się na nowo. Niebo nie jest i nie może być dla niego otwarte oprócz cudu nowego stworzenia. Jesteśmy w erze Ducha Świętego. Poprzez przyjście Ducha Świętego otwarte niebo jest rzeczywistością. Krzyż urzeczywistnia otwarcie dla nas nieba, ale to Duch Święty powoduje w nas dobro otwartego nieba. Jesteśmy w erze Ducha Świętego, co oznacza, że żyjemy w erze otwartego nieba. Nie może być inaczej. Znakiem życia namaszczonego Duchem Świętym jest coraz bliższe poznawanie Chrystusa. Prędzej czy później będziemy ponownie wprowadzeni do żywego, duchowego poznania Pana. Tylko Chrystus, jak nam to objawił Duch Święty, może zbawić nas w najciemniejszej godzinie. Kiedy przyjdzie Duch, jest to znak namaszczonego życia. Czytaliśmy Jana 1,51. Ujrzycie niebo otwarte i aniołów Bożych, wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. To jest coś o wiele większego niż Izrael. To jest dla wszystkich, to jest uniwersalne, to jest dla wszystkich, którzy wejdą. Tytuł Syn Człowieczy po prostu oznacza Boże myśli odnośnie człowieka, kiedy ten wchodzi w światłość życia. Kiedy to stare życie Jakuba jest porażone, a my jesteśmy poszerzeni w Bogu. Następuje proces wzrastania w świetle życia. Stajemy się wówczas reprezentantami Boga, pozwalając, by Duch Święty uczynił życie Jezusa realnym przez nas. To jest cel i cała prawda szkoły Chrystusa. To ustanawianie prawdy, byśmy mogli poznać, jaki jest koniec od Boga. Kiedy trwamy w Chrystusie, Bóg widzi nas w Chrystusie w świetle dokończonego dzieła Chrystusa. Jest w nas jeszcze wiele pracy, ale Bóg nigdy nie zaczyna, jeśli nie zamierza zakończyć. Alleluja. Jeżeli trwamy w Nim, wtedy wszystko, co jest potrzebne, jest w nasieniu Chrystusa. Przebudzimy się na Jego podobieństwo. Jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, ale wiemy, że gdy się objawi,
Podobni do Niego będziemy, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Halleluja. Niech Bóg dotyka się naszych serc.